Será mejor que cheque. Ni siquiera estamos en la misma liga, culero. Nigdy cię nie opuszcza. Kontemplacja jest jak cisza w oku cyklonu. Zaczynasz blaknąć. Nie jesteś mocno zakorzeniony w świecie. Tracisz kontakt z samym sobą. Musisz się wyciszyć. Odzyskać równowagę. Mógłbym usiąść. Okej. Mów dalej. W mieście jesteś odcięty od kontaktu z naturą. Metal, kaniony betonu, oczy neonów. Dusi cię cały brud tego świata. No ogród Zen to nie jest. Musisz się zatrzymać i odnowić więź z samym sobą. To ty jesteś źródłem. Musisz tylko z niego zaczerpnąć. Jesteś gotowy? Dobra, a teraz konkrety. Co mi to da? Pełnię jaźni. Usłyszysz swój głos. I tylko swój. Wszystko inne ucichnie. A jeszcze bardziej konkretnie? Nie dasz się wypchnąć z własnego życia.
Mogę spróbować. Dam ci brain dance'y medytacyjne, które pozwolą ci wyzwolić świadomość. Dam. Możesz mi zapłacić tyle, ile uważasz. W takim razie wezmę je za darmo. Na pewno nie robisz tego tylko dla pieniędzy. Bardzo dobrze. Pierwsze praktyki medytacji lepiej odbywać pod opieką nauczyciela. Zacznijmy. Poprowadzę cię. To medytacja o żywiole ziemi. Duchu Ziemi, Matko Ziemiu, pozdrawiam cię. My z tobą jednej krwi, ja i ty. Ja to ty. Ty to ja, Matko Ziemiu. Ja stworzony z ciebie i innych żywiołów. Oczyść ciało moje, duszę od bólu. Chorób, brudu, brudnej energii, brudnych ludzi, brudnych światów i brudnych wymiarów. Daj mi energię życia, zdrowie daj, mądrość, młodość, wiedzę, siłę, radość, szczęście i mocny wewnętrzny spokój. Idziemy po ziemi, po łące. Wokół nas przyroda w rozkwicie. Zdejmujemy obuwie. Idziemy boso. Czujemy ziemię, energię ziemi. Czujemy radość. Spokój, lekkość, czystość, serce, duszę. Idziemy po ziemi. Kwiaty rosną, kwitną. Motyle latają, pszczoły zbierają nektar. Otacza nas ciepło i radość. Nogi czują energię ziemi i wypełniają nią każdą komórkę ciała, oczyszczając ducha i duszę. Dziękuję, Matko Ziemio. Od serca dziękuję. Nie ma życia bez ciebie. Tak jak i bez innych żywiołów. Jesteś tutaj? Niezły numer.
Judy, jak się czujesz? Chujowo, ale wymyśliłam coś. No to co wymyśliłaś? Lizzy's Bar był kiedyś burdelem. Tigersi zabili tam o jedną dziewczynę za dużo. Ludzie wzięli sprawę w swoje ręce i teraz to nasz klub. To samo trzeba zrobić z chmurami. Namówiłaś Mox, żeby przejęli chmury? Nie, namawiam ciebie. Znam w chmurach kogoś, kto stanie po naszej stronie. Pomożesz mi? Nie mogę się tym zająć w tej chwili. Dużo się teraz dzieje. Rozumiem. Nie będę ściemniać. To pewnie zajmie trochę czasu. Ale jak go znajdziesz, to zadzwoń do mnie, proszę. Stół do bilarda. Tak? Jest ciężki. Vi, dobrze cię widzieć. Siadaj. Chcesz piwa? Chętnie. Na zdrowie! Minęło trochę czasu. Jak się czujesz? Szczerze mówiąc, bywało lepiej. Co się dzieje? Tej nocy, kiedy zginął Jackie. Powiedzmy, że od tego czasu nie jest mi łatwo. Yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Na czym dokładnie polega ofrenda? Zbieramy się, żeby uczcić pamięć zmarłego. Przynosimy mu przedmioty, które kiedyś były dla niego drogie, a które mogą mu się przydać w życiu pozagrobowym. Jackie zapewne chciałby, żeby mu tam wysłać piwo. Piwo też będzie.
Zasnąłeś, czy co? Chciałbym wziąć udział w ceremonii. Ale tak jak należy. Zgodnie z waszą tradycją. Ale? Nie mam niczego, co mógłbym położyć przy trumnie, żeby uczcić jego pamięć. Masz za to serce po właściwej stronie, chłopaku. Nie przejmuj się. Weźmiesz coś z jego garażu. To miejsce to jego historia. Garaż Jackiego? Trzymał tam swój motocykl. Ale od pewnego czasu służył mu też za mieszkanie. Tam coś znajdziesz. Na pewno? To jego prywatne rzeczy. Daj spokój. On nie żyje. A pogrzeby są dla żywych, a nie dla zmarłych. No już, bierz ten klucz. Dziękuję ci. Nie ma za co. Doceniam twój szacunek. Garaż jest przy Republic Boulevard. A i TVO. Hej, Vi. Co tu robisz? Siedzę i czekam. Czekam na niego, chociaż wiem, że już nigdy nie przyjdzie. Przychodzę tu ostatnio i siedzę. Godzinę, czasem dwie. Głupie, co? Ale strasznie za nim tęsknię. Siadasz? Pogadamy. To nie jest głupie. To bardzo ludzkie. Może. Często o tobie mówił. Powtarzał, jaka jesteś dla niego ważna. Jackie tak powiedział? Pewnie użył zupełnie innych słów, co? Może i innych, ale wierzę, że właśnie to miał na myśli. Dobrze go poznałeś. Większość ludzi myśli, że to był tylko zawsze uśmiechnięty misiek z zakazaną mordą. Mylą się. Taki też był. We wszystkim starał się widzieć dobre strony. Miał nerwy na wierzchu i nie bał się życia. Ale miał też swoje demony. Jak każdy. Właśnie. One czynią nas ludźmi, którymi naprawdę jesteśmy, Vi. Tam w środku jest kawał jego historii. Dlaczego nie siedzisz w środku? To bardzo proste, nie mam kluczy. Jackie nie dał ci twojego kompletu? Nie weszliście na ten etap? Proponował. Ale chciałam, żeby miał miejsce, które jest tylko jego. Mama Wells urządza pożegnanie Jackiego. Muszę znaleźć coś, co było dla niego cenne. Pomożesz mi znaleźć coś takiego? Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić, Vi. Boisz się wspomnień? Nie chodzi o wspomnienia, tylko o mamę Wells. Nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Wiem, że nie życzyłaby sobie, żebym naruszała jego pamięć w jakikolwiek sposób. Jackie chciałby, żebyś tu była. To wystarczy. Chodź. Się z niej cieszył. Pełne.
Jego ulubiony. Żelazny zapas. Nie wolno ruszać. Czemu? Bo żelaznego zapasu się nie rusza. Proste? Zamknięte. Co tam jest? Jego kanciapa. Widocznie miał do niej osobny komplet kluczy. Rozejrzyjmy się, może gdzieś się tu schował. Lubił grzebać w silnikach. Pierwszy raz wsiadł na motocykl, jak miał 15 lat. Z jego charakterem to cud, że się nie rozbił. Mam klucz. Och, Jackie. Mandala? Tak. To długa historia. Wszystko w porządku. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Powiedziałam kiedyś Jackiemu, że powinien oczyścić to miejsce ze złej energii. Na przykład poprzez usypanie mandali. Powiedział mi, że z piasku to on może postawić zamek. Rodzinną twierdzę Wellsów. Miałaś na niego większy wpływ niż sądziłaś. Jak widać. A ona nie jest trochę krzywa? Jest okropna. To też najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam. Skórzany pas? Pamiątka po ojcu. Ojciec bił jego i matkę dokładnie tym pasem. Do czasu, aż to Jackie zlał jego i powiedział, że następnym razem go zabije. Stary trafił do szpitala, a potem ich zostawił. Po co ciągle trzymał jego pas? Na wypadek, gdyby wrócił.
To dobra pamiątka. No i masz już coś na ofrendę, ale zawsze możemy się tu jeszcze rozejrzeć. Piękne zdjęcie. Cały Jackie. Oczywiście wybrał akurat to zdjęcie. Wiesz co, Vi? Ja jeszcze zostanę. Pożegnam go tutaj. Mama Wells i tak nie chciałaby mnie tam widzieć. Przyjdź na ofrendę. Masz do tego prawo. Nie chcę wchodzić w drogę mamie Wells. To jego rodzina. Dla Jackiego ty byłaś rodziną. Masz rację. Dziękuję, Vi. To co? Zbieramy się? Myślałaś kiedyś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Pewnie. Nawet próbowałam to zrobić. Co to znaczy? Wyjechałam z dala od miasta do Nepalu. Myślałam, że tam zostanę. Hej, po tygodniu okazało się, że nie potrafię żyć bez drących się sąsiadów i jazgotów silników. Wspaniały chłopak. Idź i wypij jego zdrowie, padre. Najlepiej parę razy. Amen. Tak zrobię. Vi, dobrze, że jesteś. Za chwilę zaczynamy. Zajmij miejsce, proszę. Cześć.
dziękuję wszystkim, że przyszliście. Nie będę wam mówić, jakim człowiekiem był mój syn, ani płakać, jak bardzo nam go brakuje. Zamiast tego opowiem wam pewną historię. Miał wtedy może 19 lat. Należał do Valentinos. To były czasy ich wojny z Maelstromem. Zadzwonili ze szpitala. Powiedzieli, że postrzelono go 3 razy. Obok serca. Kiedy przyjechałam do szpitala, był przytomny. Wystawało z niego tyle rurek, że wyglądał jak pieprzona ośmiornica. Powiedział mi: nie martw się, mamo. Zobacz, jestem kuloodporny. Nigdy mi się nic nie stanie. A kiedy wychodziłam, zdjął z palca sygnet Valentinos. Powiedział, że nie będzie go więcej potrzebował. Nie bał się. Po prostu nie chciał, żebym się martwiła. Descansa en paz, mijo. W klubie bokserskim Night City Devils mieliśmy takie powiedzenie. Prawdziwych przyjaciół poznajesz po tym, jak spuszczają ci łomot. To prawda. Od nikogo w życiu nie zebrałem takiego wpierdolu, jak od Jacka Wellsa. Dwunastu rund, przyjacielu. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Ktoś jeszcze? Często wracam do tego, jak się poznaliśmy. Wydaje mi się, że to było 100 lat temu. W innym miejscu, innym czasie. Uratował mi wtedy życie. A potem, lata później, już w Night City uratował mi je znowu, kiedy wydawało mi się, że straciłem wszystko. Wtedy odzyskałem wolność, ale bez niego by się nie udało. Jackie Wells. Najlepszy przyjaciel. Lojalny ponad wszystko. Kiedy coś postanowił, był gotów oddać za to życie. Powiedział mi kiedyś: Mano, to jedno, czego nam nie wolno. Bać się drugiego człowieka. Był gotów oddać życie za swoich bliskich. Bez wahania. Ale najważniejsze było co innego. Jackie nie bał się żyć. Miał nerwy na wierzchu i kiedy coś postanowił, po prostu to robił. Wierzył, że jest kuloodporny i że będzie jedną z legend Afterlife. Dopił swego. Nasrał do butów bardzo potężnym ludziom. Założę się, że jeżeli na nas patrzy, to dalej pokazuje im wszystkim środkowy palec. Nigdy nie bał się innego człowieka i nie bał się życia. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu.
Czas na toast. Za mojego syna. Dziękuję ci za te słowa. Dziękuję, że jesteś. Urządziliśmy mu piękną ofrendę. Przyszło dużo ludzi. Nawet ta dziewczyna, z którą Jackie się spotykał. Odpuść sobie, co? Słucham? To jest dobra dziewczyna, a twój syn ją kochał. Idź do niej i zaproś ją na obiad. Zasługuje na to. Wiesz co? Dobry z ciebie, chłopak. Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Dziękuję. Będę dbać o ten motocykl. Do zobaczenia. Będzie mi go brakować. Czuję się, jakby stracił jednego ze swoich. Już Kawać, brakuje. Po tobie też byłby taki załamany. Mnie też, Manu. Mnie też. Wypij jego zdrowie. Jest teraz w lepszym miejscu. Za Jackiego. Za dumnego syna Heywood. Lecę. Dzięki, Wiktor. Do zobaczenia. Poradź ci za Jackiego. Polej. Za Jackiego. Amen, bracie. Dziwnie tak. Bez Jackiego. Cały czas mam wrażenie, że odwrócę się i on będzie przy barze. Na swoim miejscu, tam gdzie zawsze siadał. Polej jeszcze jednego. Ile tylko chcesz. Ty, pijesz z nami? Za Wellsa. Wypijmy jego zdrowie. Dobra. Za Wellsa. Niech spoczywa w pokoju. Mnie już dziś wystarczy. Widzisz? Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Daj mi spokój. Zbieramy się.